My już na szlaku, idziemy na wodospad Borowkamak. Ja go zabiję za chwilę. Starego dopadła śmiechawa, nic nie mogę powiedzieć. No, to idziemy na szczyt, który nazywa się Buk. Jest to niewysoki, niecałe 1400 metrów nad poziom morza, ale za to startujemy z 600 metrów czy 700, więc przewyższenia będzie sporo. Ale liczymy też na ładne widoki, bo te góry są niesamowite. Jesteśmy we Wraczańskim Parku Narodowym. Chciałam coś zjeść, to wszystko niedojrzałe. Jeżyny są jeszcze niedojrzałe. Nieładnie. Mamy pierwsze lekkie utrudnienie na szlaku. Coś w rodzaju drabiny. Zejście będzie ciekawe. Przez nią zniesie. Powoli. To jest najśmieszniejsze, to zawsze my się boimy, a ona uwielbia takie rzeczy. Powoli. Jest naprawdę w tym dobra. A czasem dupkę trzeba podsadzić. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli zrezygnować. Bo się robi pionowo. Bo pies nie da rady. Już psa wnosimy. Na razie jeszcze było spoko, ale nie wiem jak długo. No powiem wam, że gdyby tutaj płynęła woda, to wrażenie byłoby dużo gorsze. No po tym nam pies nie zejdzie. Byłam u góry sprawdzić. Tam co prawda widać tylko jedną drabinkę jeszcze. No ale nie wiadomo co dalej. Mamy albo za dużego, albo za małego psa. Tu, bo małego. Świetny szlak. To tak, jak ktoś pytanie. Kocha takie rzeczy jak słowacki raj, to jest idealny szlak dla niego. I o ile jeszcze wejść do góry, byśmy z nią jakoś weszli, bo można było ma po to szelki. Schodzić trzeba tyłem tutaj, tu nie ma innego wyjścia. Aria po to ma szelki, żeby można było chwilami ją przeasekurować, a druga osoba od dołu pchać jej zadek, ale no niestety zejście nie jest takie kolorowe. No nie, szczególnie, że samemu potrzeba obu rąk, żeby siebie asekurować. A tutaj na trasie między innymi takie atrakcje. Niestety musimy opuścić te atrakcje z powodów wam już dobrze znanych. Gdybyśmy poszli szlakiem, to nie zobaczylibyśmy tego. To jest to miasteczko, z którego startował szlak na wodospad. Google potrafi dostarczyć wrażeń. To jest nasza droga. Znaczy się, właściwie nie mieliśmy nią jechać, bo mieliśmy dojść na nogach. No ale... Tu jest przepaść. Tu jest droga. Tak więc tak, można sobie skrócić dojście na Bukpik. Ale trzeba mieć żelazne nerwy co do prowadzenia samochodu. Teraz na szczyt mamy już tylko 40 minut drogi i jakieś 200 metrów przewyższenia. Ale zrobiło się strasznie zimno. Jest plus 8 i wieje wiatr. Thank you.
czym się bawi Aria? Głównym końskim. Aria. Ot. Dzień dobry, 24 września, sobota, temperatura na zewnątrz minus 1, temperatura wewnątrz 8,5. Tak kończymy nasz urlop powoli. Tak kończymy Bułgarię. Tak, wschód słońca jak zwykle piękny, ale rześki, bardzo rześki. Także póki nie wychodzi się spod kołdry, jest ok. Ale jak już się wyjdzie, to bardzo szybko trzeba się ubierać. Plany na dzisiaj? Żelazne wrota Dunaju od strony serbskiej. Żelazne wrota Dunaju. Także zobaczymy. Chyba, że zamarzniemy. Tak. Także smacznej kawy. I do zobaczenia. Ostatni widok na Beogradczyckie skały. I żegnamy się z Bułgarią. Zatrzymaliśmy się na deptaku w miejscowości Kladowo. Tutaj zaczyna się coś robić górzyście bardziej, ale do teraz to normalnie no nuda, no. Jak nad Wisłą. Jak w Grudziądzu nad Wisłą. Mamy to po 150 km, pierwszy widok godny uwagi. Wow. Między innymi dla tej rzeźby w kamieniu, słynnego Decebala.
warto jechać stroną serbską, aczkolwiek myślę, że doskonale go widać z tego mostu. Całkiem spoko punkt widokowy. Zaraz za tunelem. Dunaj. Zaraz po Wołdze najdłuższa rzeka w Europie, przepływająca przez 10 krajów i kończąca swój bieg nad Morzem Czarnym. To o niej młody Johann Strauss napisał najpiękniejszego walca, a Owidiusz zachwycał się zimowym Dunajem w Żalach. Podczas panowania rzymskiego Dunaj stanowił granicę pomiędzy ludem barbarzyńskim a imperium, to wzdłuż Dunaju szła pierwsza krucjata krzyżowa, a 340 lat później tą samą drogą wojska tureckie przemierzały Europę południowo-wschodnią. Na Bałkanach Dunaj oddziela Chorwację od Serbii, Serbię od Rumunii i Rumunię od Bułgarii. Żelazne Wrota Dunaju to przełomowy odcinek wzdłuż granicy serbsko-rumuńskiej. Oddziela również Karpaty od gór wschodnio-serbskich. Dzień dobry, mamy 25 września, niedziela, jest to pierwszy dzień naszego oficjalnego powrotu do domu, niestety. Dzisiaj już musimy bardzo zagęszczać ruchy w kierunku domu. Co do miejsca, w którym spaliśmy? Spaliśmy na Żelaznych Wrotach Dunaju, koło twierdzy Golubacz. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę już po zachodzie słońca, twierdza została zamknięta, nie było możliwości wejścia na nią. Dzisiaj czy zdążymy, to nie wiem. Nie będzie. A nie, to już 9 jest prawie. Tak? Dzisiaj dokładnie, otwierają od 10. Także zobaczymy, czy wejdziemy dzisiaj na nią, czy po prostu zrobimy tylko parę zdjęć i tyle. I będziemy kierowali się w kierunku przejścia serbsko-rumuńskiego. No i później w kierunku Węgier, Słowacji, no i Polski. Tutaj mamy Arię podziwiającą Żelazne Wrota Dunaju. Miejsc do noclegu tutaj w okolicach Dunaju jest naprawdę masa. Nie ma problemu, jest dużo wędkarzy, którzy tutaj też nocują. Prawdopodobnie na nocce, na rybach. Miejscówki są bardzo głośne z racji tego, że tutaj zaraz obok przebiega szosa i odbywa się bardzo intensywny transport z kopalni. Nie wiem, czy tą kopalnię widać, czy no też i barki nie. Przepływają w zmroku dalej. No i barki, transport rzeczny również się odbywa, także w nocy może was obudzić wycie silnika barki. Tamtą stronę mamy twierdzę Golubacz, no i Dunaj i Rumunia naprzeciwko.
biegiem rzeki. Biegiem rzeki. Jest to zamek, który wita wjeżdżających na żelazne wrota. Może jednak zobaczycie tą twierdzę po stronie rumuńskiej. O, tam się ona znajduje. A tu jest twierdza serbska. Pod twierdzą się przejeżdża tunelem i z drugiej strony jest totalnie inny widok. Chcieliśmy ostatni raz zatankować sobie wodę. Ale nie ma wody. A myśmy się zbyt na dół. Nie będziemy się myć. Dzień dobry, ze Słowacji. Miały być widoki. Stanęliśmy w... A są chmury. Bardzo widokowym miejscu, niestety są chmury. Coś tam widać. Najlepsze jest to, że mamy nocleg z Park for Night. Sami go sobie nie wymyśliliśmy i okazało się, że stoimy nie dość, że w najstarszym mieście w Słowacji, to jeszcze pod najstarszą wieżą. I w mieście, w którym spalono najwięcej czarownic. Tak więc miejsce jest idealnie dobrane po prostu na ostatni nocleg. Tutaj spalono najwięcej czarownic na Słowacji. Dokładnie. A zaraz zabieramy was na wieżę. No i mamy... najstarszą wieżę strażniczą. Wartowka. Wartowka została wybudowana w XVI wieku. Jest to wieża strażnicza. I się zachowała w bardzo fajnym stanie. W dole jest miasto Krupina. A tutaj oprócz szlaków turystycznych, które znajdziecie, jest też darmowe Wi-Fi. Nie korzystaliśmy, co prawda. Nie wiemy, czy działa. Idziemy do góry. Idę sama, bo schody nie są zdecydowanie dla psa. Idziemy zobaczyć widok z góry. Sama go jeszcze nie widziałam. Ale przy tym zachmurzeniu może być ciężko coś zobaczyć. Coś tam się przebija z zachmur. Całkiem spore miasteczko. Uwielbiam takie wstające chmury. Niesamowicie to wygląda. No ale nad miastem mogłyby się bardziej podnieść. Bo tu nie zobaczymy prawie że nic. Jak świeci słońce, to jest całkiem spoko panorama. Chociaż ta mi się też podoba. No i schody są nie dla każdego. Dzień dobry. Dzień dobry. To już nasz ostatni nocleg tej podróży. Ostatni poranek. Witamy się z wami spod Włocławka. I cóż, musimy skończyć tą bałkańską przygodę. Koniec. Kiedyś musiała. Nam zostało jeszcze odwiedzenie dzisiaj rodziców. Musimy dowlec się potem do domu jeszcze. I tyle. Odwiedzić mechanika. No przecież nasz samochód nie potrzebuje garażu. Nie możemy zajmować miejsca na podwórku sąsiadom. Więc on cały czas stoi u mechanika, jak go nie używamy, żeby mu tam miło było. I żeby był zawsze sprawny i przygotowany. Pod opieką, dobrą. Diagnost. W każdym bądź razie, jeżeli podobało wam się to, co nagrywamy, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, będzie tego pewnie więcej. Przynajmniej postaramy się. Marta się postara bardziej niż ja. Stary nic nie robi. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa.